pośle, chciałam pana zapytać o pański wywiad do rzeczy, bo muszę powiedzieć, że mnie zbulwersował. Znaczy w takiej sytuacji... To cieszę się, po to się robi wywiady, żeby jednak był zauważony. Tak, ale obawiam się, że pan chyba nie do końca rozumie, jakie są reguły na Uniwersytecie Oksfordzkim dotyczące zdobywania... No to ciekawe, ja też kończyłem Uniwersytety Zachodnie i pracuję w dalszym ciągu, jestem adiunktem na Uniwersytecie jednym w Warszawie, w jednym w Polsce. To może ja panu przeczytam wypowiedź rzeczniczki Uniwersytetu, Claire Wood, w tej sprawie, która mówi, że za wydanie dyplomu jest to całkiem naturalne. Zawsze uczelnia pobiera niewielką opłatę w wysokości 10 funtów. Master of Arts jest elementem dziedzictwa uczelni. Nawiązuje do czasów, gdy studia trwały właśnie 7 lat. Że to jest rzecz normalna. A pan formułuje jakieś tezy. Nie, formułuje tezę, że Radek Sikorski znaczy pan nie wie ma... lepiej niż rzecznik Uniwersytetu Oksfordzkiego, tak? Po trzech studiach, po trzech latach studiów licencjackich, bakałaża, zgodnie z prawem polskim, nie są to studia wyższe. Czyli jeśli ktoś ma licencjat, to nie ma prawa tytułować się tytułem magistra, który to daje uprawnienia do studiów wyższych. Studia licencjackie są między 20 lat w Polsce, są przejęte po takiej szkole anglosaskiej. Do lat 90., do początku lat 90. w Polsce trwały normalne magisterskie 4, czasami 5, czy w przypadku Akademii Medycznej 6-letnie studia, które kończyły się stopniem magistra. I tak to zostało. Natomiast wychodząc na zapotrzebowanie rynku, głównie szkoły prywatne od lat 90. stworzyły licencjat, które są, to są 3-letnie studia, które nie są studiami wyższymi. Tak, jestem adiunktem, każdy posiada dyplom Bachelor of Arts, może wystąpić o Master of Arts, czyli po dwóch latach magisterium. Studiów. Po dwóch latach studiów, jeśli te studia skończy. Radek Sikorski studiów magisterskich po studiach bakałarskich nie skończy. Ma ten tytuł Master of Arts. Ma tytuł honorowy, który jest kupiony właśnie po kilku latach, a nie jest poświadczony studiami. Naprawdę, czy to nie jest troszeczkę taka małostkowość pańska dotycząca tego, że Radosław Sikorski kiedyś pana zwolnił z funkcji wiceministra spraw zagranicznych, wydaje mi się, po prostu... Udzieliłem wywiadu tygodnikowi na trzech stronach, prawda, który dotyczył spraw ważnych Ukrainy, Rosji, tak, i między innymi, prawda, natomiast to, że są tam takie tygodnik wybił akurat tą kwestię, no to jest nie moje... problem, no to jest redakcja, która akurat wybiła tam w Lidzie jakieś kwestie wykształcenia Sikorskiego. Mnie to trochę niepokoi, że pan tam insynuuje pewne rzeczy, twierdząc, że Sikorski jechał do Rzymu, że znał, gdzie urzędował akurat agent Turowski. To jest prawda. Co pan sugeruje? No niech pan powie otwarcie, co pan podejrzewa. Dlaczego Sikorskiemu się udało wyjechać? Dlaczego tak jest? No. Ja też mogę stawiać pytanie typu czy na politycy przykład. PiS przypadkiem się nie skorumpowali. Też mogę stawiać takie pytanie. No, pan uważa, że to jest eleganckie? Chodzi mi o to, że jeżeli ma pan coś do powiedzenia, to niech pan nie insynuuje, tylko powie wprost. To jest insynuacja. Takie są fakty. Są to oparte na zeznaniach ludzi, którzy to widzieli, którzy byli świadkami. Ale jakie są fakty? No to, że w młodym wieku wyjechał, że mieszkał najpierw w Rzymie, potem był w Anglii. No to są fakty. No, sam nie zaprzecza tego. No tak, ale pan sugeruje, że ma jakieś związki z wywiadem, że się spotykał z Turowskim, czy coś takiego. No mnie się wydaje, że to jest naprawdę poniżej pańskiego poziomu, panie pośle, takie insynuacje. No jeśli pani wie lepiej ode mnie, co jest poniżej poziomu, cóż ja mogę powiedzieć. No. Myślę, że jeżeli pan ma jakieś poważne zarzuty pod adresem szefa MSZ, to są stawiane, od 2008 roku. Poważny zarzut jest taki, że zlekceważył polskie interesy narodowe, odrzucił tarczę antyrakietową, obecność amerykańską, odrzucił. Porozumienie o tarczy było podpisane, Obama od niej odstąpił. I nie zostało ratyfikowane przez Polskę. Ponieważ Obama... Jeśli pani wie lepiej, proszę mnie nie zapraszać do tego studia. Polecam panu kartę z kalendarza dzisiaj w Polityce Ekstra jeśli pani wie lepiej, jak wyglądały relacje polsko-amerykańskie i negocjacje nad tarczą, proszę mnie więcej do studia nie zapraszać.